Vlogmas, dzień pierwszy. Można zacząć vlogmas. Tak naprawdę, tak ten czas szybko minął. I nawet nie wiem, kiedy mi ten rok uciekł tak naprawdę, ale zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Po prostu na vlogmas mamy śnieg, czyli jest iście zimowo, iście świątecznie, także pora zacząć odliczanie do świąt. Nie zastanawiacie się, dlaczego pokazuję Wam tak duży prezent, ale chcę Wam powiedzieć, że bardzo długo zastanawiałam się nad kalendarzem adwentowym i powiem Wam, że jak obejrzałam wszystkie filmiki dziewczyn i zobaczyłam, ile one mają kalendarzy, to stwierdziłam, że nie znajdę kalendarza, który nie powtórzy się w innym vlogmas. Więc moja koleżanka stwierdziła z pracy, że zrobi mi taki kalendarz adwentowy, ja oczywiście jej też zrobiłam i będzie on niepowtarzalny na pewno. Zobaczcie, jak ładnie go zapakowała. Ja dodałam zdjęcie na Instagramie, więc możecie zobaczyć, jak to wszystko ślicznie wygląda. I codziennie będę odpakowywała jeden taki pakuneczek i będziemy razem odliczać do świąt i codziennie będę miała jakąś niespodziankę. Jeszcze muszę Wam pokazać jedną bardzo ważną osobę, która pojawiła się w naszym życiu. Jest to Lilunia. Także jak widzicie, mamy małego buldożka francuskiego. Ona teraz zajada taki przysmak, więc tutaj na pewno Wam się ładnie nie pokaże. Ale myślę, że w moich vlogmasach będziecie mogli ją codziennie oglądać. Także tak, mam pieska. Rozłożyłam sobie cały ten kalendarz swój tutaj na tej komodzie pod tym naszym napisem. I zajęło mi to całą tak naprawdę komodę. Jak możecie zobaczyć, niektóre pakuneczki są naprawdę bardzo duże. Tylko wiecie co, nie kupiłam sobie kalendarza z czekoladkami, ale myślę, że to nie jest taki duży problem, bo tak cudownie zapakowane prezenty wynagrodzą nawet brak kalendarza z czekoladkami. Także myślę, że pora otworzyć jedynkę. To jest tak ślicznie zapakowane, że aż szkoda mi tego ruszać i odpakowywać. Naprawdę pięknie jest to zapakowane. Lila chyba przyszła mi pomóc. Halo, Lili? Lili? Gdzie się schowałaś? Gdzie się piesek nasz schował? Przyszłaś mi pomóc odpakować kalendarz? Chyba jednak nie. Dobra, to zaczynamy. Okej, zrobiłam małą dziurkę, więc można otwierać. O, nie wierzę. Nie wierzę w to. Pamiętacie, co przed chwilą mówiłam, że nie mam kalendarza z czekoladkami? No to właśnie go mam. Zobaczcie, jaki piękny. Po prostu... Naprawdę postarała się i zobaczcie, co będę miała. Ja już wiem, że będę miała te karteczki w każdym dniu. Ja po prostu już to czuję. W pierwszej paczuszce był właśnie kalendarz i taka karteczka. Jako pierwszy słodki kalendarz, abyś codziennie otrzymywała porcję słodkości. Po prostu urocze. Dziękuję. No otwieram pierwsze okienko. Czekoladek. Zaraz to wyjmę. I patrzcie, jakie słodkie. Dzwoneczek. Powiem Wam, że jestem bardzo miło zaskoczona i już nie mogę się doczekać, kiedy otworzę dwójeczkę. I jeszcze te słodkie karteczki, naprawdę jest to bardzo urocze. A teraz idę się pomalować i idę sobie zrobić coś jeść. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. Cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. Ja się właśnie pomalowałam, zjadłam, wypiłam herbatkę, ogarnęłam się w miarę, dodam, że w miarę, i właśnie chciałam iść z Lilką na spacer, ale zasnęła, więc muszę poczekać, aż się obudzi i wtedy ją zabiorę na spacerek. Śnieg przestał padać, także dobrze. Nie zawieje mi jej za bardzo, nie zasypie. Zobaczcie, jak ona słodko śpi. Czyż nie jest urocza? Ja właśnie czekam sobie na Daniela, bo za chwilę ma przyjechać i idziemy na spacerek pewnie. Na pewno go wyciągnę, bo trzeba z Lilką wyjść. Ona dalej śpi, ja nie wiem, co za śpioch. I chciałam Wam za ten czas powiedzieć, póki go nie ma, że i póki mam wolne mieszkanie i mam chwilę czasu, to chciałam Wam właśnie powiedzieć, że w tym roku postanowiłam w sumie tak spontanicznie, że zrobię ten vlogmas do końca, nie byłam pewna, ale są osoby, które naprawdę bardzo chcą, żebym to nagrała, piszą do mnie, są po prostu takie kochane i ja stwierdziłam, że zrobię to dla tych osób, które tak bardzo chcą pooglądać, co tam u mnie i dla samej siebie, bo lubię do tych vlogmasów jednak wracać. I powiem Wam, że nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na pewno będą dni, w których vlogmas będzie łączony w
kilka dni, w jeden dzień będzie złączone, bo niestety ja pracuję i nie mam aż tyle czasu, żeby nagrywać codziennie, no chyba że jakimś cudem mi się to uda, ale naprawdę wątpię. Powiem Wam, że czasem Wasze komentarze umieją mnie tak zmobilizować, że będę się starała dla Was. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Słuchajcie, jest już godzina 19, nawet po 19, ja się dopiero do Was odzywam, ale powiem Wam, że byliśmy na zakupach, później byliśmy właśnie zapłacić za Sylwestra, przyjechaliśmy do moich rodziców na jedzonko i powiem Wam, że ja już tutaj zostałam, dzisiaj tutaj nocuję, także niedługo pójdę sobie pewnie oglądać jakiś film, a z Wami stwierdziłam, że już się pożegnam i widzimy się jutro. Pa, pa!